Radosna piosenka o tym, co po tym. Kiedy umrzesz, nie martw się o swoje ciało, bądź pewien, że Twoi bliscy zrobią wszystko, co potrzeba, zgodnie z ich możliwościami, zdejmą ci ubranie, umyją i ponownie ubiorą, wywiozą z domu pod twój nowy, nowiusieńki adres. Wiele osób przyjdzie na Twój okazały pogrzeb, niektórzy nawet odwołają śluby lub zwolnią się z pracy. Twoje rzeczy będą rozdawane, pożyczane, sprzedawane lub palone. Twoje klucze, Twoje narzędzia, Twoje książki, Twoje płyty, Twoje buty, Twoje ubrania, Twoje przybory toaletowe. Świat nie zatrzyma się na chwilę i nie będzie płakał za Tobą. Życie będzie toczyć się dalej, ktoś zastąpi Cię w pracy. Twój majątek otrzymają Twoi spadkobiercy. Ludzie powiedzą: Biedny człowiek, inni tak świetnie się bawił. Przyjaciele od serca będą płakać kilka godzin lub kilka dni i powrócą do beztroskiego śmiechu. Twoje zwierzęta przywykną do nowego właściciela. Twoje zdjęcia jeszcze przez jakiś czas widnieć będą na ścianie lub jakimś meblu, a potem zostaną schowane na dno szuflady. Ktoś usiądzie na twojej kanapie i będzie jadł przy twym stole. Głęboki ból w Twoim domu będzie trwał tydzień lub miesiąc, rok lub kilka lat. A potem zostaniesz wspomnieniem i rozpoczniesz swoją historię w nowej rzeczywistości, w swoim życiu po przejściu w inny wymiar, czyli. Po śmierci, wartość stracą, ciało, wygląd, nazwisko, komfort i kredyt. Pozycja, konto bankowe, domy do wynajęcia, samochód, tytuły, dyplom, zawód, medale, trofea i przyjaciele w swoim nowym życiu potrzebujesz tylko swojego ducha i odwagi, którą zgromadziłeś tu na ziemi. To będzie jedyna fortuna, na jaką będziesz mógł liczyć. To będzie jedyna rzecz, którą weźmiesz ze sobą, kiedy żyjesz miłością do innych i w pokoju z bliźnimi uwielbiasz swoją duchową fortunę dlatego staraj być szczęśliwy zawsze gdy tutaj jesteś biedaczyna z asyżu powiedział stąd nie weźmiesz tego co masz weźmiesz tylko to co dałeś to twoje wspaniałe życie i raduj się nim w pełni. Każdego dnia tak jakby to był twój dzień ostatni. <śm>